Dzisiaj naszym wyjątkowym gościem w telewizji studenckiej Sejcie jest pan Marek Kusiba, wieloletni przyjaciel mistrza Ryszarda Kapuścińskiego. Panie Marku, czy mógłby pan nam opowiedzieć o swojej znajomości z panem Ryszardem? Ryszarda znałem 27 lat. Poznałem go na odsłonięciu pomnika stoczniowców w Gdańsku w roku 80, 16 grudnia. I od tego czasu spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy telefonicznie i prywatnie, przegadaliśmy wiele nocy, przede wszystkim o dziennikarstwie, o jego pisarstwie. Z tego powstała książka wierszy przetłumaczonych na angielski przeze mnie i Dianę Kupryl z Toronto. To jest dwujęzyczne wydanie, pierwsza edycja polska wydana przez wydawnictwo UMCS i Polski Fundusz Wydawniczy w Toronto. To się ukazała w tym roku w Polsce. Ten rok jest dla mnie ważny, bo to jest rok 80. rocznicy urodzin Ryszarda Kapuścińskiego i 5. rocznicy śmierci, a także 50. rocznicy wydania Buszu po polsku. Takie trzy rocznice się złożyły na to. Ta nasza znajomość była dla mnie przede wszystkim bardzo owocna, bardzo pouczająca. Ja się od niego uczyłem takiego prawdziwego dziennikarstwa z pasją, do którego zachęcam wszystkich studentów dziennikarstwa. Dziennikarstwa z misją społeczną, której on był piewcą. On uważał, że nie można uprawiać dziennikarstwa w ogóle dla samego pisania czy drukowania tekstów, wyliczania pieniędzy, tylko dziennikarstwo to jest powołanie, spełnianie pewnej misji takiej franciszkańskiej. On był takim człowiekiem, który próbował łączyć światy, starać świat. Przede wszystkim południe planety, biedne, tych ludzi jest 80% na świecie, z północą, bogatą, żyjącą tak jak my, w relatywnym luksusie. Ale to południe planety, niezapomniane przez cały świat, praktycznie świat północy, ten bogaty świat nie chce pamiętać o tym, że na świecie regularnie toczy się od 14 do 20 wojen w tej chwili, że codziennie umierają z głodu dzieci, że te kraje postkolonialne nadal ze sobą walczą, że cała Afryka jest właściwie w ogniu wojny, bez przerwy, mniejszych czy większych konfliktów. Nasza północ bogata o tym nie pamięta i jak jest głód, to jak mówił Kapuściński, lecimy z samolotami, rzucamy trochę worków z jedzeniem, ale ta bieda pozostaje biedą, bo nie mają ci ludzie po prostu przyszłości, nie ma infrastruktury i zostają tak jakby na boku życia planety, a jest ich, jak powiedziałem, o 80% całości planety. Także to staranie świata przez Ryszarda Kapuścińskiego było jego misją. I te 27 książek, które napisał, dotyczą przede wszystkim ludzi zapomnianych, ludzi izolowanych, no, a także tłumaczył nam, na czym polega świat współczesny. Globalizacja i wszelkie problemy związane z tym, na przykład, dlaczego ludzie od lat ze sobą walczą. Taka książka fantastyczna, jego taka summa Podróże z Herodotem. Polecam wszystkim dziennikarzom, kandydatom na dziennikarzy, jak również Lapidaria, gdzie on te wszystkie problemy pisania, zawodu dziennikarskiego, problemów planety próbował zsumować i jemu się to udało. Nie napisał autobiografii, ale rozpisał swoją biografię w tych wszystkich książkach. Przede wszystkim Podróże z Herodotem polecam, Heban polecam, Lapidaria. No, także ostatnio wydane kilka książek z przeszłości, na przykład Gdyby cała Afryka. Po 40 latach ukazało się wznowienie książki o Afryce. Pisał jako młody dziennikarz, 20-paroletni. Okazuje się, że jego analizy sytuacji afrykańskiej są do dziś aktualne i wszystkie jego przepowiednie się spełniły. A gdzie Ryszard Kapuściński doszukiwał się powodów tej przepaści? Dlaczego to biedne południe jest tak odległe od tej bogatej północy, chociaż geograficznie jest całkiem blisko? Wie pan, doszukiwał się w takiej braku empatii bogatego świata. Ludzie żyjący dobrze, w luksusie. Można mówić o jakimś egoizmie? Tak, egoizmie, skoncentrowanie na swoich problemach, na dorabianiu się coraz większych pieniędzy. Tacy ludzie nie chcą pamiętać o ludziach, którym trzeba pomagać, którzy są coraz w gorszej sytuacji, my jesteśmy w coraz lepszej, my idziemy do przodu, a tamten świat jakby się cofa w rozwoju. On uważał, że dopóki te wielkie nierówności społeczne nie zostaną zasypane jakimś
jakimś pomostem porozumienia połączone. Pomostem nie tylko pomocy doraźnej, ale także pomocy strukturalnej dla tych krajów biednych i ciągle się rozwijających, ciągle pozostających jakby w tyle, bo rozwój świata jest potworny. To pokazuje globalizacja, że świat przyspiesza, ten świat bogaty przyspiesza, a te kraje biedne jakby zostają w tyle i coraz bardziej w tyle. Nie nadążają, bo nie mają możliwości nadążania za tą biedną północą. I ta biedne południe, które przez lata było wykorzystywane przez tę północ, ta północ planety, naszym obowiązkiem jest jakby pomóc tym biednym krajom afrykańskim, dlatego że myśmy wyczerpali, zebraliśmy z Afryki 13 milionów, mówię my, ja mieszkam w Kanadzie i w Kanadzie mieszka wielu byłych niewolników, którzy zbiegli ze Stanów Zjednoczonych na północ Kanady, żeby nie być niewolnikami. Tam przyjechało 13 milionów ludzi z Afryki, którzy pomogli zbudować Amerykę. I teraz ich potomkowie, ich rodziny, którzy zostali, ci zostały w Afryce, żyją w takim właśnie zapomnieniu tego świata bogatego, nawet już przez samych Afroamerykanów, którzy są zapominani. Ryszard Kapuściński miał taką misję, żeby ten świat przybliżyć. Jemu się to bardzo udało, zwłaszcza na Zachodzie. Na Zachodzie jest bardzo popularny, bardzo ceniony. Dla wielu dziennikarzy jest guru i korzystają z jego nauk, z jego analiz, z jego reportaży o Afryce, o jego książek dotyczących właśnie Trzeciego Świata i tych problemów. Natomiast tutaj w Polsce jest czytany jako świetny pisarz, nawet poeta, i te wiersze to pokazują, że jest świetnym poetą, bo pisze o sprawach uniwersalnych, ale jest jakby troszeczkę niebrany pod uwagę za bardzo ta jego misja społeczna, którą przez całe życie wykonywał. A czy współczesne media starają się budować tę pomoc, czy utrwalają stereotypy? Bo możemy powiedzieć o mediach amerykańskich i ewentualnie też o mediach w Polsce. Wie pan, współczesne media to jest taka sytuacja, że nie mają już możliwości dokładnej analizy tego, co się dzieje. Ryszard Kapuściński dokonywał analiz, szedł w teren, na front, nie siedział w hotelu i nie czekał na wiadomości z gazet i nie przekazywał informacji do Polskiej Agencji Prasowej. On po prostu, narażając własne życie i zdrowie, szukał powodów i próbował analizować, dlaczego oni ze sobą walczą, co się dzieje w tym kraju, że jest konflikt, dlaczego ten konflikt wybuchł. Szukał. Współczesne media, po pierwsze, nie mają czasu, po drugie, nie mają pieniędzy. Nie mają nawet stringerów, już nie wysyłają. Nie wysyła się jak kiedyś jeździły ekipy telewizyjne czy dziennikarzy z różnych mediów i podstawowych gazet świata i agencji. Tylko teraz na przykład, ponieważ na przykład ta sytuacja w północnej Afryce, prawda? Wystarczy jeden telefon z kamerką i można przysłać e-mailem natychmiast do telewizji setkę, którą się puszcza na ekran, i to jest relacja z pola walki. Ale już na analizę przyczyn tego konfliktu, głębszą, już nie ma czasu. Bo te współczesne media idą w tym kierunku, że szybko, łatwo i przyjemnie, byle po prostu był materiał na bieżąco w tej samej godzinie prawie. A Ryszard po prostu nie poprzestał na informacji wysyłanej do Polskiej Agencji Prasowej. To były depesze agencyjne, ale on również zbierał informacje, no, robił codzienne notatki z tego, co się dzieje, i potem zamieniał to w książki o Afryce na przykład. A jakim kolegą był Ryszard Kapuściński w stosunkach ze swoimi przyjaciółmi? Czy często żeście rozmawiali na tematy poważne, głębokie? Czy to były długie rozmowy? Jak one wyglądały? To był przede wszystkim fantastyczny człowiek, który nigdy nie zostawił przyjaciół w potrzebie, bardzo lojalny w przyjaźni. Człowiek, który bardzo pytał zawsze, jak się czujesz, jak dzwonił, pytał, dopytywał się, jak koledzy. Taki podam przykład jego zachowania, jak był atak na Nowy Jork, 9-11. Ryszard Kapuściński zadzwonił do mnie i mówi: powiedz mi, co się dzieje w Nowym Jorku, bo ja się nie mogę dodzwonić, bo jak się dowiedział o ataku, to natychmiast próbował się zadzwonić do Nowego Dziennika w Nowym Jorku. Miał tam swoich przyjaciół. Obecna dzisiaj na spotkaniu tutaj Julita Karkowska, redaktorka Przeglądu Polskiego. On się bardzo się bał o swoich przyjaciół i kolegów w Nowym Jorku i dlatego próbowałem, też nie dodzwoniłem. I on cały dzień czekał na jakąkolwiek wiadomość, czy się nic kolegom nie stało z Nowego Dziennika w Nowym Jorku na Manhattanie. No, bo to było bardzo blisko tego 9-11, tego miejsca, gdzie się zawaliły trzy budynki.
Także to był człowiek, który zawsze myślał o innych kolegach, o swoich kolegach po piórze, a także przyjaciołach. Miał wielu przyjaciół w świecie, takich dobrych znajomych, którzy go wspierali, on ich także popierał. Łącznie z tym, że jak wyjeżdżali ludzie, młodzi dziennikarze z Polski, z Warszawy, na przykład do Ameryki Łacińskiej czy do Afryki, zawsze mi dawał kopertę z adresami, z jakimś listem polecającym i z pieniędzmi. Czy można powiedzieć o takiej zwykłej ludzkiej empatii, nie tylko w stosunku do tematów swoich i do uczestników swoich książek, swoich bohaterów, ale również o empatii po prostu drugiego człowieka, do przyjaciół, do kolegów tak samo. Czy to jest ważna cecha wśród dziennikarzy, czy takimi powódkami powinni się kierować współcześni dziennikarze również? Powiem najkrócej, jak on zapytany przez Franka Piątkowskiego, takiego naszego przyjaciela dziennikarza, z którym razem założyliśmy taką wakacyjną Akademię Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego w Sienicy Różanej na Lubelszczyźnie. Piątkowski zapytał kiedyś Kapuścińskiego o receptę na bycie dobrym dziennikarzem. On powiedział, trzeba kochać ludzi. Najprościej. Trzeba kochać ludzi, trzeba rozumieć ludzi, trzeba być dobrym dla ludzi i wtedy ci ludzie zbliżeni, na zasadzie takiej, że nie przychodzimy z mikrofonem, niech pan coś powie, albo nie wykazujemy się przewagą, bo wiemy o wiele więcej, prawda? Tylko jesteśmy dla nich ludźmi. Tych ludzi otwierał w ten sposób Kapuściński, że zawsze udawał, lub po prostu taki był skromny, ciągle pytał i się ciągle dziwił, prawda? I bo to wszystko go interesowało. Człowiek go interesował. Mówił, że najważniejszym zdarzeniem w życiu człowieka jest spotkanie drugiego człowieka. I od tego się zaczyna całe dziennikarstwo. Spotkanie, teoria Lewinasa, teoria Tischnera, najważniejszy akt w życiu człowieka. Spotkanie drugiego człowieka. Nie w sensie cześć, jak się masz, tylko w sensie poważnym. Spotykam ciebie i chcę o tobie coś wiedzieć. Chcę się z tobą podzielić swoją wiedzą i chcę usłyszeć twoją historię, bo każda historia jest ważna. Każdego człowieka. I to był Ryszard Kapuściński. Nie pozostawiał nikogo w cieniu, nie dawał nikomu odczuć swojej przewagi. Zawsze był empatyczny, a także bardzo sympatyczny. To był człowiek, który zawsze się uśmiechał, co niektórzy mu później wypominali, że to był taki uśmiech taktyczny. Nie, on był taki, był dobrym człowiekiem. Dlatego na jego teraz grobie w Warszawie jest napis, trzeba być dobrym dla ludzi. I on był taki właśnie dla ludzi, dla swoich przyjaciół, a także dla swoich bohaterów. Jak już poruszyliśmy temat tych, co coś Kapuścińskiemu wypominali, jak pan ocenia tą biografię Kapuściński non-fiction? Wie pan, wolę się nie wypowiadać, bo musiałbym używać wulgarnych słów. Także wolę się nie wypowiadać. To nie jest biografia. Biografii się nie pisze w ten półtora roku, korzystając z materiałów wyniesionych pracownika Kapuścińskiego, korzystając z dobrej woli wdowy, oszukując ją, że się pisze o recepcji Ryszarda Kapuścińskiego w świecie, a po cichu się pisze biografię, po czym wydawnictwo Znak stwierdza, że to jest ojcobójstwo. Bo autor tej pseudobiografii był przyjacielem Kapuścińskiego, a potem chciał na tej przyjaźni zrobić swoją karierę. Być może ją zrobił, ale ja nie myślę, że taka kariera jest coś warta. Myślę, że tą przestrogą dla młodych dziennikarzy możemy skończyć. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo proszę.